Cześć, witajcie, z tej strony Gaźnik, witajcie w kolejnym odcinku z serii Na Lipinkach z gry Farming Simulator 19. No i w dzisiejszym odcinku miał być testowany opryskiwacz krukowiek od boczka, no ale coś nie działa w grze, w ogóle go mi w grze nie czyta, nie wiem dlaczego, ale myślę, że Bociek mi odpowie na to pytanie i pomoże i będę miał go już na następny odcinek. I w dzisiejszym odcinku, z racji takiej, że nie mogę testować opryskiwacza, będziemy sobie sypać nawozy na pola, czyli taka typowa wiosna. Tak, wiem, miały być sienokosy, ale sienokosy będą po opryskach, czyli tak bliżej lata właśnie. No i tak, dzisiaj jest poniedziałek, jak dostajecie ten odcinek. Mieliście dostać europejskiego rolnika, ale z racji takiej, że nie chcę, żeby odcinki były jednolite, czyli bo znowu by wypadały nam żniwa i takie inne pierdoły tam. Z nowymi nabytkami oczywiście, to po prostu zrobię tam odcinek, na przykład jak będzie już praca, zpracowanie jakiegoś, albo z jakiejś po prostu akcji takiej, której dawno nie było, albo coś w tym deseń. No ale coś na pewno w tym tygodniu się uda zrobić. We wtorek dostaniecie, czyli jutro dostaniecie LS11, tam drugi, kolejny odcinek ze żniw, tam obiecałem dwa odcinki ze żniw, ale to 11, więc to mogło być. No a my co, dzisiaj lecimy sobie w Forterro nasze pola ze zbożem, będziemy sobie rozsiewać nawozy pod lepszy plon, pojedziemy tutaj pod rzepek, sypniemy oczywiście forterka na grubych oponach, no bardzo pasuje do tego rozsiewacza, trzeba ładnie tutaj się zatrzymać. No mamy trzy pola, znaczy cztery pola, wprawdzie na jednym jest kukurydza, to dobrze o tym wiecie. O kurwa, nie tak wjechałem. No teraz trzeba dostosować szerokość roboczą rozsiewacza do ciągnika i do pola. No chyba teraz będzie ideal. No teraz jest bardzo dobrze. No i sobie lecimy. Wczoraj dostaliście jeden odcinek z Lipinek rano i wy tak powiem nie podpisaliście się z aktywnością po 10 łapek raptem w górę, więc myślę, że teraz pod rząd dostaniecie drugi, to myślę, że oddzięczycie się ładna aktywność taka jaką była w tamtym tygodniu, pod odcinkami było po 20 pensji w górę, nawet prawie po 30, bo pod 11 prawie 30 apek jest w górę. No na live też wczorajszym się nie podpisaliście z aktywnością, no ale i tak będę dalej nagrywał, żeby ta aktywność na kanale była i żebyś po prostu też, ale też jak ja nagrywam, to chcę, żeby była aktywność po prostu również i z waszej strony. Więc byście zostawiali te łapki w górę, no bo nowe dużo osób ogląda, ale nie zostawia te łapki. Też wczoraj na live miałem ciekawą sytuację z panem, który miał multikonta, tam wyzywać ładnie, ale po prostu takimi ludźmi się nie przyjmujemy po prostu. Takich ludzi jest pełno, czyli parapetów. No nie wypowiadam się na temat tego pana. No i co, dzisiaj sobie właśnie robimy nawozy, myślę, że ten odcinek dostaniecie w poniedziałek po południe, więc myślę, że tam obejdzie. No w niedzielę to też wam wybaczę, bo w niedzielę to nie każdy ma czas na oglądanie takich rzeczy, nie ma czasu na odcinek, żeby w ogóle cokolwiek na YouTube obejrzeć, no ale w poniedziałek myślę, że sobie niektórzy mają ferie, tak jak ja może, a niektórzy wrócą ze szkoły, to pewnie sobie po 14 siądą i ten odcinek obejrzą, bo odcinek ten opublikuję o 13.30, jak myślę. Także było jakoś tak dosyć spoko, dobra, poczekajcie, bo ja tu muszę sobie włączyć ten mod na chudy, ale go zaraz wyłączę, to tylko do miniaturki jest dobre. Wjeżdżamy sobie na nas owiec, to jest jedno z dwóch pól z owcem. No i elegancko wjechaliśmy, że tak powiem, prawie elegancko, no prawie, bo niedobrze wjechaliśmy, elegancko. No, elegancko wjechaliśmy tutaj na, to dwa, na dwa przyjazdy weźmiemy to poletko. O, taka miniaturka dzisiaj znowu na szybko, ale dzisiaj będzie no, ładna miniaturka, tyle wam powiem. Bo dzisiaj się postaram z tą miniatureczką, żeby wyszła taka no prima sort, tylko że tutaj jakoś musimy ją wziąć w ten sposób. Dobra, poczekajcie, o taką miniatureczkę, o. Dzisiaj wysłano dosyć ładna miniaturka na szybko. Tak myślę, że dosyć ładna, jak nie to jeszcze o taką zrobimy.
Coś takiego, czekajcie. O, ta będzie najlepsza moim zdaniem. No i mówię, dzisiaj dostaniecie, czyli w poniedziałek dostajecie drugi odcinek właśnie z Lipinek. No teraz za tę serię też musimy nadrobić. No na europejskim rolniku ja gram cały czas, a tutaj na tej serii gram praktycznie poza odcinkami tylko. No na europejskim na live'ach to się dzieje, więc tam jeżeli chcecie wiedzieć, co się dzieje na serii Europejski Rolnik, jak nie ma odcinków, to właśnie są live'y po to. No i zresztą ja tam mówię na każdym odcinku, co się zmieniło, ile pograłem. No teraz dosyć sporo tam gram, bo na sumie, żeby tam poogarniać, też, że wyjdzie najprawdopodobniej niedługo mapa Olsztyn, więc ja naprawdę będę grał w tego farminga już dosyć często i dosyć długo, no nie? No ale tak niestety tak trzeba będzie zrobić jakiś tam, w tym tygodniu na pewno coś z europejskiego się ukaże, tylko nie wiem właśnie jeszcze z czego, no nie? Dokładnie z czego, to nie wiem. O kurde, jaki fajny kozak ujęcia można robić, no nie, patrzcie. Widzicie to? Tego nie widzicie, o. Ta będzie najlepsza miniaturka, już mi się spodobała. Tak z dupy zrobiona, ale najlepsza moim zdaniem. Dobra, i tu co, rozsialiśmy? No tu jeszcze paseczek na prostu, dobra. Pasek do rozsiania, taki oj, sobie wdamy na kukurydzę naszą. Na kukurydzę to szybko pójdzie. Tu już kukurydza powinna właśnie być po dobrych, dlatego dzisiaj chciałem tego krukowiaka przetestować na odcinku. No ale coś nie działa, więc kurde, no dobra, nie będę już tego, poczekam aż bocie grupowe poprawi i dopiero wtedy mi zadziała, no nie. Już nie jestem pewny, czy zadziała w 100%, ale powinien zadziałać. No ale myślę, że na wodę całkiem ciekawa akcja. A tak, co właśnie do europejskiego, bo tak nie skończymy mówić, to mówię, to wszystko to, co się dzieje na europejskim, to wy widzicie na live'ach. No tam to zaraz nowy kombajn doszedł, zbieram teraz na prasę. No i miał być właśnie odcinek dzisiaj, ten, a że dzisiaj właśnie, co, ponieważ ostatnio były żniwa na odcinku, no i by znowu padały żniwa, no nie, tam. Bo ogólnie tam albo robienie chwastownikiem chwastów, więc no stwierdziłem, że kurde, nie ma sensu. A nawozów też wam nie zrobię, bo właśnie tutaj na Lipinkach wypadły nawozy. W następnym odcinku będą opryski też tutaj. A na europejskim nawet zrobimy jakieś talerzowanie po rzepaku lub takie coś. Taką pierdółkę jakieś zrobimy. Bo tego też dawno nie było. Po prostu już niedługo będą tam nowe nabytki, tam się gospodarka pomału zaczyna rozwijać. Pod względem będą niedługo pierwsze zwierzęta, jakie to będą, jakimi będą krowy. No więc sami wszystkiego się dowiecie w swoim czasie, no nie? No na kukurydzę trochę nam ten okres, znaczy nawet pójdzie, zejdzie troszkę, parę minut, bo to pole jest długie. Znaczy ono jest długie, ale nie jest takie wielkie. Znaczy na szerokość, w sensie nie, znaczy na szerokość jest troszkę większy niż tamtu. Ale to powinniśmy szybko ogarnąć, my takie rzeczy szybko ogarniamy, no nie? No mówię, tu już ona jest pod oprysk, ale już czeka, ona tak podejdzie w tą ostatnią fazę i dopiero ją opryskam z krukowiakiem. Chyba, że krukowiakiem będziemy pryskać w następnym odcinku, ale zboża właśnie. No i to będzie najbardziej rozsądne. No i później będzie odcinek sienokosów, takich ogólnych. Oczywiście później żniwa, ostatni żniwa z bizonem najprawdopodobniej. Bo już dwa sezony bizon kosił. Będzie też również kiszonka z tego pola dla krówek. Zainwestujemy też w konie po żniwach. Pewnie nowy kombajn. O, ciągnika na razie nowego nie będę szukał. Kombajn taki już, który zostanie do końca serii znany, no nie? Pewnie pójdziemy do siania buraki, jakieś sadzenie ziemniaków. No takie opierdoły, to trzeba gdzieś kukurydzę zasiać, lanty kupić, posiać kukurydzę na kiszonkę, na biogazowni, żeby tam pieniądze pozarować trochę. No wiecie, no to serio, żeby skończyć, no to trzeba wszystko zrobić. No wiadomo, każdy, kto się zna na farmingu, ten wie, jak się znajdzie na grę farminga, to się nie chce odejść od tej gry, no nie? No ja tak teraz mam właśnie, że na europejskim to siedzę teraz cały czas, to nie? Save'a nie wychodzę, no i kurde, no szczerze mówiąc, nie powiem, że nie żałuję, no bo tam jest fajnie na Felsbrunie. Felsbrun, bardzo fajna mapka, polecam, podoba mi się. Wyszła jakaś duża na Modhubie, to pograłem 5 minut, stwierdziłem, że pola dla mnie za wielkie. I
Nie będę, bo to po prostu dostaliśmy tego małego Maseja na takie wielkie pola na start, że to szok, no nie. No po prostu szok jest, no nie. No ale ja tam już nie będę trafił, to dobra, 61% rozsiewacz, ale to jest spokojnie, start na to ostatnie pole z owcem. Już to skończyliśmy rozsiewać. Miejmy nadzieję, że tam to dojrzało. Pojedziemy sobie przez owiec. Wiem, że tak powiedzieć nie powinno jechać, ale tu będzie lepszy wyjazd na szosę. Tu i tak dopiero pierwsza faza wzrostu jest, więc tak nic nie powinno się stać. Tutaj w sumie możemy na to pole wrzucić się sezonkę swoją. Znaczy na asfalt, więc się tak nie powinno teraz nic stać. No, możemy przecinać się śmiało sezonkę. No i jedziemy z dawką nawozu na ostatnie nasze pole. Poczekajcie, taka miniaturka. O, taka miniaturka to jest też fajna na tle tego. To chyba będą tamte dwie miniaturki. Tak spróbuję się, staram się zrobić tak, żeby było dwie ładne miniaturki. No nie? Jeszcze jedna będzie miniaturka ładna, tylko z dwoma zdjęciami, no nie? No ale zobaczmy, no dzisiaj taki widzę odcinek 15 minut chyba, bo mamy dopiero 11 minut, a to pole to też dosyć szybko poleci nam. Ale jeszcze odstawimy pewnie rozsiewacz, pojedziemy, bo tutaj ja lubię mieć porządek na gospodarce. To jest podstawa u mnie w każdym farmingu, że porządek na gospodarstwie, żeby mieć to, nie? No i powiem wam, że idzie. Sianie nawozu idzie. No to naprawdę fajne zdjęcia można na tym wybiwanie kamery w maszynie porobić, bo kurde, tak teraz to będzie mętli, które zdjęcie na miniaturkę wziąć, no nie. Na które się na pewno weźmie, no mówię, te dwa ostatnie mi najlepiej wyszły. Chyba, że takie jeszcze zetorka zrobić, ale to zetorka nie ma co na chama robić zdjęć, no nie. No i dobra, ludziska, tak wam powiem jeszcze, że ferry na pewno coś się pojawi teraz, tak jak mówiłem, składa od Pytera, mam jeździć, ale nic nie spoileruję, bo też to od pogody zależy, bo na przykład ona daje śniegi, czyli to co właśnie, co czekaliśmy. Ale jak nie będzie śniegu, to trochę będziemy w bocie jeździć na nie, więc tak trochę dupa. Mam taką, czekajcie, jakąś taką miniaturkę sobie, znaczy taką fotkę sobie zrobię ciekawą na stronę Stop Teamu. Mam trzy fotki z nawozów, myślę, że wystarczy. O Jezu, tu ja omijam, dobra. Muszę wyłączyć rozsiewacz. Dobra, lecimy. No mówię, ten odcinek wam pewnie wstawię. No, wstawię go wam w poniedziałek, ale koło południa, około 13 lub 14, no nie. No w takich godzinach wyczekujcie tego filmu, no nie. Dobra, skończyliśmy na dzisiaj. No dzisiaj krótszy odcinek, taki wyjdzie nam 15 minut, no ale no, nawozy, nic takiego trudnego, przynajmniej tutaj jest co robić na tej mapie. No i co, ludziska, dzisiaj to myślę, że to by było na tyle. Siedzieliśmy sobie na wozu, trochę pogadałem. No i co, jeżeli odcinek się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subika, no i co, ja się z wami żegnam, do następnego, trzymajcie się, cześć.